Tak, tu i mamy do czynienia z różnymi stowarzyszeniami. Zacznijmy od Leny. Fundacja Wspierania Rozwoju Kultury i Społeczeństwa Obywatelskiego KULT. Lena Huber. Antykorporacyjne działania, zdecydowanie. Rolnictwo tradycyjne, zdrowe żywienie, zdrowe leczenie, czyli nie uzdrawianie, uzdrawianie naturalne, tak to nazwijmy. Odbudowa przemysłu, repolonizacja, to co mówi Kukiz, to jest moja bajka i dlatego tu jest. Repolonizacja banków to jest? Repolonizacja wszystkiego. Pip, pip. Dzięki, nie będę wycinał. Nie wycinaj, dlatego że to są mocne słowa, ale te mocne słowa podkreślają, jak ważne to jest dla nas i dlaczego tu my jesteśmy. Po to jesteśmy, żeby po prostu wygrać z tymi pip, pip, pip towarzyszami, którzy są na górze postkomuną, która po prostu zrujnowała kraj, a my przecież chcemy zupełnie innej bajki. No, ale ci bardzo silnie liberalni kolesie pomagają tamten, to jest bardzo chętne. Ja uważam, że oni są wszyscy na sprzedaż, czyli ja bym ich wszystkich razem, nasze elity polityczne, zapakowała do jednego samolotu i wysłała do Brukseli. Może nie dolecą, tego nie wiadomo. Korpokratów, dobrze. I potem brama się zamknie. Edyta Jaroszyńska, dobrze. Edyta Jaroszyńska, Nowa. Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO i Stowarzyszenie Rolników Ekologicznych Ekolat. My żeśmy przystąpili do ruchu Kukiza, dlatego że totalnie niszczy się od lat polskie rolnictwo. Żywność dramatycznie, jakość żywności spada. Najlepsza polska żywność jest nielegalna, a to, co jest w supermarketach, po prostu nas powoli zabija. A niesamowite, że niemieckie produkty ekologiczne są w sklepach polskich dostępne. Dokładnie tak. A natomiast polskiego rolnika mamy wszystkie ustawy i rozporządzenia, o które walczyliśmy, są po prostu przyjęte w takim kształcie, które kompletnie nie zmienia obrazu sytuacji. Edyta, powiedz jeszcze na temat postulatów, bo był protest bardzo duży pod kancelarią premiera. Wszyscy uważają, że chodziło o traktory. Nie, wszyscy uważają, że chodziło o dziki. No, okay, nie chodziło o dziki, w ogóle nie było tam postulatu na temat dzików. Chodziło nam o główne trzy sprawy, o zakaz wyprzedaży ziemi cudzoziemcom, o umożliwienie rolnikom sprzedaży bezpośredniej produktu przetworzonym w gospodarstwie. Jakie jest w innych państwach, żeby od razu to podkreślić? I trzeci postulat, nie zapominajmy, to jest kwestia wyeliminowania GMO. Tak. W innych państwach jest normalnie, rolnicy mają przy gospodarstwach swoje małe zakłady przetwórcze, mają małe sklepy, mogą sprzedawać wszystko, co wyprodukują własnymi rękami. U nas niestety. W tych zgniłych socjalistycznych Francjach, tak, Niemcach różnych. Także walczymy o normalność i miejmy nadzieję, że w końcu będzie normalnie. Okej, dziękuję bardzo. Jola, czy coś powiesz? Ja powiem tyle, że wspieram wszystkich, którzy walczą za wolność naszej Polski, tak? Na to, żebyśmy mogli właśnie tak żyć, jak powinno się żyć w tym kraju. Żebyśmy mieli prawa, które są przestrzegane, a nie po to tylko, żeby je łamać. Świeżo wróciła ze Stanów Zjednoczonych do naszej pięknej Polski. O właśnie, byłam w takim stanie, w którym w tej chwili chwasty już są tak zmutowane, że nie potrafią tego ogarnąć. Modyfikowane genetycznie. Tak, oczywiście, przez używanie Roundupu i tak dalej. Także ja też wspieram całe organizacje wszystkie, które działają na rzecz naszego polskiego, dobrego, zdrowego żywienia. Powiedzcie jeszcze tak na szybko coś o bankowości, bo nasze stop bankowemu bezprawiu, czy coś. Nasze banki, o których ty mówisz? Który to jest? Pokaż mi ten. Nie mamy banków, nie mamy centrali nasiennych, nie mamy przemysłu, nic nie mamy. Wszystko nie mamy energii. Nie mamy energetyka, energii. Tak. Przepraszam bardzo, Polacy. Zapomniałaś o czymś. Nie, my je mamy. Mamy kasjerki, kasjerki mamy. Które tam pracują. Polscy kupcy zostali po prostu pip, 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 no bo ja nie Wypipani zostali. Dokładnie. I przede wszystkim musimy pamiętać o jednym i to jest najważniejsze, że Polacy to jest wspaniały naród. Ma wspaniałe korzenie, wspaniałe tradycje i po prostu wyniszczanie tego narodu to jest strategia, bo my możemy więcej i to się okazuje naprawdę w bardzo banalnych sytuacjach. Żyłam trochę na Zachodzie, to wiem, to są tępi ludzie, to są porównanie z Polakami, to są tępi ludzie. My sobie tak super dajemy radę. No tak, zawsze w ciężkich warunkach, które tak, mamy, że po prostu oni nie mają startu. I dlatego nas tutaj po prostu torpedują wszyscy. Ale wiele państw narodowych jest niszczonych, prawda? Państwa narodowe, ale uważam, że my powinniśmy się, my Słowianie, że tak powiem, stalić i wspólnie walczyć. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dzięki. Stowarzyszenie Stop NOP. Proszę o przedstawienie. Justyna Socha, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiedzy o Szczepieniach Stop NOP. Mogę się podpisać pod tym, co mówiła Lena. My skupiamy się na chronieniu praw rodzin, praw rodziców i praw dzieci do zdrowia i do życia.
tak naprawdę jest ono sprzedawane w imię właśnie zysków korporacji. Nie bronią nas przed tym urzędnicy. Tak naprawdę eksperci, którzy mają opiniować akty prawne dla ministerstwa, to są lobbyści koncernów. Oficjalnie można znaleźć informację, że są zatrudnieni przez koncerny, przez producentów szczepionek. Tak jest przy GMO, przy wszystkich, no, prawda? Konsultant krajowy do spraw pediatrii, profesor Teresa Jaskowska, współpracuje z 4 producentami szczepionek. Jednocześnie oficjalnie, głośno straszy lekarzy, którzy stoją po stronie pacjentów, którzy informują rzetelnie o ryzyku. W tej chwili trwa kilkanaście postępowań w sądach wobec takich lekarzy, którzy po prostu wykonują swoją misję, swój zawód i przede wszystkim mają na względzie dobro pacjenta. Niesamowite, jak słyszę, co mówisz, to od razu mi się kojarzy sytuacja też właśnie z bankami, której na przykład pan Rosati czy senatorowie z PO są w radach nadzorczych, na przykład w Banku Millennium, jednocześnie krytykują ludzi, którzy protestują przeciwko toksycznym mówom. Bardzo podobna sytuacja. To są te same mechanizmy tak naprawdę. Po prostu zysk jest dobrem ludzi, dobrem jednostki. Tylko to się liczy dla władzy, dla właściwie mafii. Korporacyjnej mafii, ponadnarodowej. Jeszcze byśmy może uszczegółowili, bo ludzie nie rozumieją często, że stop-nop to nie jest zakaz szczepień, prawda? Tylko to jest kwestia wybrania odpowiedzialności przez koncerny za swój produkt. Dokładnie. Naszym takim sztandarowym hasłem jest pełna informacja i wolność wyboru, czyli rodzic, jak każdy opiekun pacjenta, jak pacjent ma prawo uzyskać pełne informacje o ryzyku i świadomie wybrać, a nie, że w imię zysków korporacji i koncernów jest przymuszany do ryzykownego zabiegu medycznego. I to niejednokrotnie ten przymus i nakładanie grzywien dotyczy dzieci, które już doświadczyły powikłań poszczepiennych i to nieraz ciężki. Czy 10 stopno będzie miało ochotę uczestniczyć? Zapraszamy inne osoby? Bo chcemy zrobić dużą demonstrację antykorporacyjną, antybankową w Warszawie. Na pewno będziemy zapraszać rodziców wokół stowarzyszenia i jakiegoś delegata postaramy się wysłać. Świetnie, dzięki bardzo. Dziękuję. Ale przyjdą lepsze czasy, nadejdzie ten dzień, że się zemścimy na elitach i będziemy rządzić my, obywatele. Obywatele w naszym kraju. A obywatele polscy. Co w demokracji jest takie rzadko spotykane, prawda? To jest prawdziwa demokracja. Ja bym to tak nazwała, że to jest prawdziwa demokracja. Ja jestem bardzo za tym, żeby były referenda. Tak? Naród nie jest taki głupi, jak się przypisuje. Trzeba dać możliwość wyboru, tak? I możliwość debaty, tak, że ludzie się zapoznali z pewnymi rzeczami. Wtedy będą mogli wybrać świadomie, prawda? No bo u nas to funkcjonuje w ten sposób, że ma być referendum, ale nie mówi się o tym, co jest tematem referendum. Nie omawia się tego uczciwie. Po prostu ludzie wiedzą, co im potrzeba. I dlatego tak bardzo mi się podoba to, co robi Kukiz, bo on to robi od dołu, tak? Ludzie wiedzą, elity, z którymi nieraz rozmawiałam, nie mają pojęcia, co się dzieje. No ile razy jesteśmy w Sejmie, tak? Ci ludzie w Sejmie nie mają pojęcia na żaden temat. Stracili kompletnie kontakt z rzeczywistością i ja się nie dziwię, bo dostają SMS-a, na co mają zagłosować, na jak kliknąć, i to tyle. Ktoś powiedział, że jeżeli taki Tusk dostał taką pensję, jaką teraz dostał, to przecież on w ogóle go nic nie obchodzi. No to jest deprawacja do tego stopnia, to jest strategiczna deprawacja oczywiście, prawda? No bo taki człowiek nie ma w ogóle żadnej korespondencji z rzeczywistością i z normalnym światem. No w sumie wygrał na jajkach i bułkach, tak? Chodził po sklepach chyba, bo nie wiem. Jakieś tajni agenci chodzili po sklepach. Ale to jest po prostu, no naprawdę, takich gości to ja nawet po części trochę rozumiem, no bo oni mają taką kasę. Science fiction. To jest po prostu science fiction. Trzeba pytać ludzi, którzy są na dole, którzy zarabiają tysiaka, jak mają, to są zadowolenia, jak nie mają, no to w ogóle nie mają co żreć. Ci ludzie wiedzą, co jest potrzebne. Ci ludzie wiedzą, tak? A nie ci, co są na górze. Po co komu pip, 50 czy 100 tysięcy pensja? Po co komu? Ja przepraszam, ja tego nie rozumiem, bo ja uważam, że to jest po prostu perwersja jakaś totalna, tak? Powiem ci, że system bankowy w tamtym roku zarobił 16 miliardów w Polsce i najbogatszy prezes banku wziął 9 milionów za rok. Pracy.
No więc ja takich ludzi wysiałabym, przepraszam za jaja, na drzewach, dlatego że ja sobie nie wyobrażam, jak człowiek może pobierać taką kasę, wiedząc, mając świadomość, że dzieci nie mają co żreć i jest chamska i po prostu upokarzająca całą Polskę akcja pod tytułem Podziel się posiłkiem. Ludzie niepełnosprawni nie mają z czego żyć i rodzice, najczęściej to są samotne matki, nie mają z czego żyć, a taki skurwysyn, przepraszam, pip, pobiera 9 milionów. No kurczę, ja nie wiem, kim trzeba być, tak? To po prostu, ja nie wiem, to jest taki rodzaj upodlenia. To ich pieniędzy. No to już pomijam, że to są nasze pieniądze. To znaczy, ale... no w Polsce, to jeszcze dopowiem, teraz chyba była nawet na blogu Samcika z Wyborczej, że w Polsce opłaty bankowe są 4-krotnie wyższe niż średnia tak unijna, gdzie zarabiamy 4 razy mniej niż Niemcy, tak? Czyli 16 razy mamy, tak? Dlatego jak idziemy ulicą, to mamy bank na banku. Zresztą na jakąkolwiek statystykę patrzeć, to po prostu się robi niedobrze. Jaką byśmy nie wzięli pod uwagę. Ale dlaczego? Bo w tej Polsce nie ma nic polskiego. No gdyby za wyjątkiem długi ludzi, są polskie. Długi są polskie, słyszeliśmy jakie kary płacimy po prostu. Tak. Do Unii, która nam niby daje pieniądze, wychodzimy, podejrzewam, na minus, a nie nawet na zero, tak jak niektórzy twierdzą. Nie no, bilion długu mamy, więc pytanie jakie, tak? I nikt się tym nie przejmuje. Spotkałem człowieka, tego pana, który tam stoi przy drzwiach, to jest pan, który walczy z systemem prawnym, z kurestwem w systemie, z tymi przewałami, przekrętami, różnego rodzaju tam jakimiś wynaturzeniami systemowymi, które istnieją. Ostry człowiek z tych, ja go kiedyś poznałem na jakiejś tam takiej ich manifie tych niepokonanych. Aha, jasne. Bo to oni we Wrocławiu się skrzyknęli. No to są niepokonani 2012 chyba, tak? 2012 to była w sali kongresowej w Warszawie zjazd założycielski, bo wstali wcześniej, tak, 2011. I tam byłem, rzucałem jajkami z Ikonowiczem w pana Kalisza. I w A to za to Ikonowicz ma problem? Tak. Za tą akcję? Tak, bo nas tam wyciągnęli. Myśmy byli przygotowani trochę, bo wiedzieliśmy, że tak będzie i jajka poszły. Ale tu z panem Piotrem Ikonowiczem wspólnie. Myśmy się zamachnęli na cześć. A on jest tutaj? Nie. I nie będzie go dzisiaj? Nie, no to jest lewica, ultralewica. Także oni nie pasują do nas. No ale wiem, że on zajmuje się tutaj dla kupki za całym sektorem socjalnym. Ikonowicz? Tak. No w sumie jest Paweł Tenajno niby, bo to jest demokracja bezpośrednia, a też jest z nami. No właśnie o to chodzi, bo to chodzi o to, żeby wszyscy szli. Powinniśmy być ponad podziałami. No, ale zdecydowanie. Ale to tak wyjdzie. Są tematy, które naprawdę łączą. Po prostu no nie można robić tak, że skoro ja jestem z tej partii, a nie z tamtej, to już nie podniosę ręki, nawet jak uważam, że mają rację. No, to ale pamiętajcie, że banki nas kolokwializując, gdy mają bez względu na przekonania polityczne, ale kolor, religię i tak dalej. Na tym polega właśnie system globalny, żebyśmy się tłukli dokładnie, nawzajem cepami, dokładnie. Tak? Dokładnie. Poszczuć na siebie, a obrobić i tak po wszystkich kolei. Wszystkich równo. Oczywiście, że tak. Tylko są wyjęci prokuratorzy i sędziowie posiadający funkcje dożywotnie z tego systemu, bo oni są nietykalni. Ale wiadomo, że będą pod dyktando banków działali, sterowali wyroki. Dlaczego? No bo można kredycik cofnąć. Albo nie dać. No dokładnie tak. A oni też budują wille, pałace. Tylko że mają stabilne, dożywotnie fuchy, gdzie nikt ich z pracy nie wyrzuci. Chyba że my to zrobimy. Nie będę cytował, co mówiłeś w Senacie. Ja to powiedziałem w Senacie. Powtórzę to we wtorek. Tak, zapraszamy 10 godzina 11. Krakowskie przedmieście, numeru nie pamiętam, ale Pałac Prezydencki, łatwo znaleźć. Z jakiego powodu jesteś tutaj dzisiaj? Z powodu Tomasza Jaskóły, jestem z Częstochowy. I Tomasz Jaskóły startuje z pozycji numer 1 z listy Kukiza, więc... Jesteś w komitecie poparcia. Tak, dokładnie. Więc w ramach Solidarności po prostu przyjechałam, żeby... To jest tak. Im więcej takich osób, jest duża szansa, żeby dostać się do parlamentu, co jest bardzo ważne, żeby przebić się, żeby przez mur. Dokładnie, żeby wprowadzić swoje siły do parlamentu, żeby coś zmienić w końcu w tej Polsce, bo to jest dość ważne. Agnieszka Dziąbur. Super, dzięki bardzo. Osoba wybitna. Wybitny ekonomista. Patriota. Uczestnik Powstania Warszawskiego. Profesor Witold Kierzyn. Nasza sytuacja w obecnej chwili jest
krytyczna. Nie mówię już o sytuacji zewnętrznej, ale wewnętrznej. Struktura administracyjna Polski, cały system zarządzania w Polsce w tej chwili wygląda fatalnie. No, po pierwsze, mówię to stale, powtarzam, jesteśmy kolonią. Nie jesteśmy samodzielnym krajem, prawda? Kraj, w którym olbrzymia większość wielkiego przemysłu jest w rękach zagranicznych, w którym prawie że cały wielki handel jest w rękach zagranicznych, w których bankowość na 59 banków są 3 banki, nie jest krajem samodzielnym. Właśnie. My jesteśmy formalnie, tylko rzecz biorąc, niepodległi. Jesteśmy uzależnieni, bo te wszystkie samodzielne kraje mają inną strukturę. Trzeba walczyć o to, żeby Polska była naprawdę Polską, nie tylko formalnie, ale faktycznie z punktu widzenia również gospodarczego. Trzeba doprowadzić do tego, że kupujemy Polskę, prawda? Staramy się popierać firmy polskie. Wszystko robimy, żeby we wszystkich przetargach pierwszeństwo miały firmy polskie. Polak ma z rachunek w Banku Polskim, polskie wszystkie urzędy, zakłady pracy polskie, wszystko to powinno mieć swoje rachunki w bankach polskich. Banki zagraniczne prowadzą swoją politykę, oczywiście preferują na pewno oczywiście swoje firmy w konkurencji, jeśli jest konkurencja z polskimi firmami. To są sprawy zupełnie oczywiste i dlatego tutaj jest potrzebna bardzo mocno zdecydowana akcja. I w tej chwili jesteśmy właśnie w takim okresie, w którym należy liczyć na, głównie liczyć na młodość. Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników ruchu Kukiza. Wierzę, że wy swoją wiarą potraficie usprawnić nasz kraj, naszą ojczyznę. Wobec tego, wierząc w to, wznoszę wasze hasło: potrafisz Polsko. W tym momencie wysłuchamy słów wielkiego, niepokornego Kornela Morawieckiego. To wszystko była taka żmudna, codzienna, dosyć niewdzięczna, podziemna praca, którą zaangażowanych było pełno ludzi. Ja podziwiałem tych swoich kolegów, swoje koleżanki, podziwiałem ich oddanie, ich takie poświęcenie, no bo ja się ukrywałem przez większość tego czasu. Honor to nie jest tylko sprawa narodowa. Honor to jest taka sprawa ludzka. Tak jak Norwid to tak pięknie powiedział, że znaczy ja, moja ojczyzna nie stąd stawa czołem, ja z ponad chaosu się wziąłem, że ta nasza ojczyzna jest taka porządna i wielka rzecz, że to jest coś więcej. Solidarność walcząca to takie moje życie wieczne. Mojego tatę musiałam pojawić się dzisiaj na konwencji, więc... Troszkę się stresuję, bo jest to dla mnie nowość, ale chciałabym opowiedzieć wam trochę o moim tacie, bo pewnie go takiego nie znacie. Więc od kiedy pamiętam, na tatę zawsze mogłam liczyć, zawsze znalazł dla mnie czas, mimo że naprawdę miał bardzo wiele na głowie. To on nauczył mnie wrażliwości, wiary w siebie i ciężkiego pracy w dążeniu do celu. Mimo tego, jak
takie zwariowane życie prowadzimy i prowadziliśmy. Tato zawsze był prawdziwym tatą. Czytał mi bajki, nauczył mnie pływać, a nawet rozpalać w kominku. Wiem, jak ciężko jest tacie, szczególnie teraz, więc teraz to moja kolej, żeby to on znalazł we mnie oparcie i żeby to on na mnie mógł liczyć. Za to, co robisz dla nas, dla Polski, że poświęcasz się jeszcze dla wyższej sprawy. Brawo! Już kończę. Chciałam powiedzieć, że nie mówię to tylko jako ja, tylko mówię to też w imieniu Hanki, Julki i oczywiście mamy, jesteśmy strasznie dumne. Może nie mamy zbyt wiele okazji, żeby ci tego powiedzieć, ale uwierz, że każdego dnia jesteśmy z ciebie niesamowicie dumni. Powiedziałeś w wielu wywiadach, tak mówiłeś, że jak się nie uda, to spakujesz nam walizki i kupisz bilety za granicę, ale tato, my zostajemy i walczymy razem z tobą. Córeczko, widać, że to jednak nie był przypadek, że z mamą daliśmy ci imię Olka. Powiedziałem, że zrobię wszystko, by tych walizek nie pakować. I zrobimy wszyscy zrobimy to samo. Wszyscy pójdziemy walczyć o nasze dzieci i wnuki. I cały czas myślisz, Jezu, a jak mi wezmą dom, jak mi wezmą mieszkanie, co to będzie? Oczywiście wcześniej dziesiątki reklam w telewizji, które mówią, weź mnie. Nadzór finansowy państwa. Gdzie jest kontrola, ochrona interesów obywatela? Gdzie jest państwo? Gdzie było państwo w sytuacji, gdy pan, nie będę wymieniał jego nazwiska, ale będzie z nim dzisiaj w tym programie telewizyjnym, zachęcał ludzi do brania kredytów we frankach. Bierzcie! Zyskacie na tym. Franki czy złotówki, niewiele to się różni. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z oszustwem, a w drugim przypadku ze zwykłą, normalną, powszechną lichwą. Lichwa. To nie jest greby. Wiem, co się robi. Mówimy o obywatelskiej kontroli nad pieniędzmi. Powiedzą mi rządzący, przecież obywatel wie, ile ma wydawać i tak dalej, on ma kontrolę. Nie. Kontrolę nad naszymi pieniędzmi mają obce korporacje i banki. Oni kontrolują, jak co ma wyglądać. Wspomniał Staszek tutaj o bardzo ważnej rzeczy, o tym nadmiarze przepisów podatkowych, o tej wielości. Ludzie mówią, trzeba zmienić system podatkowy. Ja mówię, jaki system podatkowy? Tu nie ma systemu podatkowego. To są dziesiątki tysięcy przepisów. Proszę państwa, bardzo serdecznie państwu dziękuję. Powiedzieliśmy, co powiedzieliśmy, spotkaliśmy się, fajnie było. A teraz do roboty!
Zalewski, Kukiz 15, Gosia. Ja jeszcze się podstępuję.